Cześć, ja jestem Szymon Szymański, a to jest program Rowerem przez Pomorze. Wracamy dzisiaj na trasę R10 i przemierzać będziemy gminę Puck. Zaczynamy spektakularnie w Rzucewie, nieopodal jednego z najpiękniej położonych pałaców w Polsce, a następnie udajemy się na północ, oglądać wcale nie tak oczywiste atrakcje tego regionu. Bez zbędnego przedłużania, zaczynamy! Trasa R10 jest częścią trasy Eurovelo, obiegającej cały Bałtyk. Trasa ta przebiega przez najpiękniejsze miejsca na wybrzeżu, między innymi właśnie przez Rzucewo, w którym to Państwo możecie zobaczyć chociażby zamek Jan III Sobieski, spróbować jazdy konnej. Dojechałem do Swarzewa, w którym znajduje się m.in. tutejsze sanktuarium, czy oczywiście przystań i stąd mógłbym udać się dalej, na półwysep. Jednak ja dzisiaj obiorę trochę inną trasę i udam się na zachód, starym nasypem kolejowym. W tej trasie znajdziemy wiele przystanków, na których można odpocząć, coś zjeść, odsapnąć, czy chociażby zorientować się w okolicy. Ostatni przystanek, Radoszewo. Trasa dotychczas naprawdę przyjemna, twarda, asfaltowa i jedzie się po niej jak po maśle, a co ciekawe, sfinansowana została ze sprzedaży leżących tu kiedyś torów. Dotarłem już jednak do końca gminy Puck, więc czas wracać i udać się na zasłużony posiłek, no i odpoczynek. Mimo że trasa spokojna i przyjemna, to nie znaczy, że człowiek na niej nie zgłodnieje. Z tego też powodu zawitałem do restauracji Nordowi Mjól, do której bywałem już niejednokrotnie i na której jeszcze nigdy się nie zawiodłem. Serdecznie polecam spróbować. Nareszcie upragniony koniec. Kochani, przemierzyliśmy dzisiaj całą gminę Puck, 50 km trasy za nami, a ja udam się na jakże zasłużony odpoczynek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, odsyłam Was do mojego poprzedniego odcinka Rowerem przez Pomorze i zapraszam oczywiście do kolejnych, które nadejdą już niebawem. Dziękuję raz jeszcze, do zobaczenia.